Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole reflektor akumulatorowo-przewodowy marki Yato, model YT81811. Zapraszam. Moi drodzy, pierwsza sprawa, nie pytajcie mnie, jak się tym pracuje przy remontach. Nie mam zielonego pojęcia. Jest to mój trzeci reflektor tego typu. Właśnie go odebrałem z paczkomatu. Zdążyłem tylko rozpakować i postanowiłem wam go pokazać, póki jeszcze wygląda jak wygląda. Mamy w mojej ekipie dwie takie sztuki. Jest to sprzęt używany przy poszukiwaniach. Bardzo często te poszukiwania przeciągają się do późnych godzin nocnych, zwłaszcza wydobycie czegokolwiek. W związku z tym postanowiliśmy się wyposażyć w lampy. I mamy oczywiście lampę Yato na statywach. Mamy oczywiście generator, czyli możemy sobie, że tak powiem, prąd do nich zrobić sami, ale to jest włożenie dodatkowego sprzętu, przewodów i wszystkich innych rzeczy. W zeszłym roku zakupiliśmy dwie takie lampy, sprawdzają się one idealnie, dlatego dzisiaj postanowiłem wam pokazać, bo dokupiliśmy trzecią. Stwierdziliśmy, że trzy to jest taki, że tak powiem, taka dobra ilość do prac, którą wykonujemy. Jest to naprawdę świetny sprzęt, sprawdzający się świetnie i tu jest moja pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o Yato. Powiem wam zupełnie uczciwie, że jeżeli chodzi o czas pracy na akumulatorze, to no to producenci na ogół ściemniają i na ogół ten czas jest niższy niż ten, który jesteśmy w stanie uzyskać w rzeczywistości. Tutaj producent deklaruje, że mamy trzy tryby świecenia, jeśli chodzi o akumulator, bo jest jeszcze czwarty tryb, ale to do tego sobie zaraz dojdziemy. Mamy trzy tryby świecenia akumulatorowego, 10%, 30% oraz 100% i podaje, że czas pracy jest uzależniony od tego, którego trybu użyjemy i w najwyższym trybie wynosi on godzinę, w najniższym trybie 5 godzin. Powiem wam szczerze, że no nie używaliśmy jeszcze tych lamp przy tak dobrej aurze, jak jest w tej chwili, czyli w momencie, w którym na zewnątrz jest dość ciepło, używaliśmy je w temperaturach w okolicach zera albo lekko na plusie, ale to tak naprawdę lekko. I czas pracy wynosił od 1,5 godziny do godziny 40 na pełnym trybie. Natomiast jeżeli chodzi o testy przeprowadzane w pomieszczeniu, gdzie było dość ciepło, to osiągnąłem niemal 2,5 godziny, bo było to 2 godziny 24 minuty bodajże, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie troszkę mniej niż 2,5 godziny. Więc wynik naprawdę świetny. Tych trybów 10%, 30% nie testowałem ze względu na to, że w terenie wykorzystujemy je stosunkowo rzadko, a raczej przyłączamy lampę w ten tryb na chwilę. Co mi się podoba w tej lampie i co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, które może się przydać przy pracach remontowych zwłaszcza, również przy gładziach, natomiast ja tego osobiście nie testowałem, bo po prostu ostatnio nie miałem takiej potrzeby, to jest tryb zmiany światła, barwy światła z ciepłej na zimną. I służy do tego osobny przycisk, tak samo jak mamy osobny przycisk do przełączania, ale do tego sobie zaraz dojdziemy. Jeżeli chodzi o wysokość roboczą, to mamy tutaj od 96 cm i tak to wygląda w tej chwili, jak jest złożone, do 1,80 m, natomiast jest to też uzależnione od kąta ustawienia naszych lamp. Mamy tutaj, moi drodzy, dwie niezależne lampy, które w tym trybie poruszają się, że tak powiem, w tą stronę o 90 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o obrót, to mamy tutaj możliwość uzyskania 360 stopni, natomiast nie jest to takie 360 stopni, że kręcimy sobie po prostu w kółko, jak mamy ochotę, tylko jest ten jeden punkt zerowy, w którym one się zatrzymują. Ale to nie zmienia faktu, że możemy sobie regulować, jak mamy ochotę. W większości jest to wykonane z aluminium i z tworzywa i co mi się strasznie podoba i co nam przypadło bardzo do gustu, to jest transport tego, ponieważ ta lampa, jak widzicie, jest wyposażona w dość sporą, wygodną rączkę. Osoby o bardzo dużych dłoniach pracujące dodatkowo w rękawicach mogą mieć problem z wsadzeniem tutaj czterech palców, ale to naprawdę musi być bardzo duża dłoń. Większość standardowych dłoni się tutaj zmieści, bierzemy i po prostu z naszym rozwiązaniem, moi drodzy, idziemy. A iść można daleko, dlatego że waży to niewiele, to jest niecałe 4,5 kg. Ja sobie tutaj skorzystam ze ściągi 4,46. Jest to IP54, moi drodzy, więc naprawdę spoko. Przychodzi to zapakowane w
taki kartonik. Wcześniej transportowaliśmy je w tych kartonikach, teraz doszliśmy do wniosku, że nie ma to po prostu większego sensu. Dużo mniej miejsca to zajmuje. Wykonane są na tyle solidnie zarówno to tworzywo, jak i to aluminium, z którego to jest wykonane, że nie ma sensu, żebyśmy to po prostu dodatkowo zabezpieczali. Najwyżej się poobija, natomiast uszkodzić się nie uszkodzi. Mamy tutaj trzy nogi, nogi, które są zabezpieczane na takie wpusty kulkowe, które je utrzymują w transporcie w odpowiedniej pozycji. Rozkładamy taką naszą nogę. Jak widzicie, ona się z automatu blokuje, stawiamy i nie ma najmniejszego problemu, ta lampa już stoi. I w tym momencie możemy pracować. Zaraz zobaczycie, jak wyglądają te tryby pracy i świecenia po prostu w zupełnej ciemności. Natomiast tutaj mamy możliwość uruchomienia. To jest tryb pierwszy. Zaczynamy zawsze od najniższego. Tryb drugi oraz tryb trzeci i zmiana barwy światła z ciepłej na zimno. Naprawdę mistrzostwo świata. Akumulator 4000 mAh, sprawdzający się naprawdę nieźle. W zestawie oczywiście mamy ładowarkę. Mamy również możliwość jakby wyciągnięcia tego jeszcze bardziej. Tutaj znajduje się taka wnęka, którą Wam zaraz pokażę. Odbezpieczamy, podnosimy, zabezpieczamy na wysokości, której po prostu potrzebujemy. I tu mamy jeszcze jedną identyczną, żeby wyciągnąć to na maksa. A moi drodzy, rozłożona maksymalnie jest wyższa ode mnie, a ja mam 184 cm wzrostu. Myślę, że jesteśmy mniej więcej jednego wzrostu przy rozłożeniu tego zupełnie na płasko. Sprawdza się to fajnie, jest naprawdę dość stabilne w terenie, dla nas mistrzostwo świata. Zmienimy sobie w tej chwili kadr, pokażę Wam na zbliżeniu kilka naprawdę według mnie dość ważnych szczegółów, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Moi drodzy, te nogi lekko pracujące przy nierównej powierzchni ułatwia ustawienie naszej lampy i nie wpływa w żaden sposób na jej stabilność. Naprawdę fajnie i ciekawe wymyślone rozwiązanie. Tu mamy, myślę, takie, widzicie, takie wypusty, takie kuleczki, które zabezpieczają naszą nogę. Jeżeli ją chcemy złożyć, to po prostu musimy na to delikatnie nacisnąć. Oczywiście ten sprzęt jest nowy, więc działa to troszeczkę bardziej opornie, ale uwierzcie mi, że po kilku razach, po kilku użyciach już jest w zupełności spoko i dzięki temu naszą nogę zabezpieczamy. I tak jak mówiłem, mamy tutaj taką tworzywową kulkę, naszą nogę odbezpieczamy, zakładamy i ona nam tutaj zaskakuje i w transporcie nie ma się prawa nic wydarzyć. Lampa sama w sobie w wersji złożonej wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Tak jak mówię, fajna, duża, wygodna rączka. Miejsce do zwinięcia i do transportowania zasilacza. My zasilacze transportujemy osobno, razem z innymi przewodami, na wszelki wypadek po prostu są. Wyposażone jest to w 5-metrowy przewód, dość gruby, moi drodzy, gumowany, bardzo porządny. I jedna rzecz, która mi się spodobała i którą cały czas wykorzystujemy, zabezpieczamy po prostu nasze zasilacze tym zabezpieczeniem transportowym, które jest tutaj. Dzięki temu z zasilaczami nie mamy żadnego problemu. Zasilacz 8,4 V, 3 ampery, moi drodzy, taki jest na wyposażeniu. W standardzie, jeżeli chodzi o rozkładanie, to tak jak Wam mówiłem, tutaj mamy takie zabezpieczenie, jak znamy z większości statywów, odbezpieczamy, wysuwamy, zabezpieczamy. Drugie, identyczne, jest tutaj. Jeżeli chodzi o sterowanie naszą lampą, to przycisk włączenia znajduje się tutaj. Pod spodem znajdują się diody, 4 diody pokazujące nam stan naładowania naszego akumulatora. I tryby przełączamy po prostu naciskając przycisk włączenia wielokrotnie. I tak jak mówiłem, mamy tutaj pierwszy tryb, moi drodzy. To jest, może tak sobie poświecimy trochę. To jest tryb 10%, czyli 500 lumenów. Po dłuższym nieużywaniu przycisku, tak jak widzicie, on następuje automatyczne wyłączenie. Tryb drugi to jest 30% i w tym wypadku jest to 1500 lumenów. Tryb trzeci to już jest 100% i w tym wypadku mamy, moi drodzy, 5000 lumenów.
Natomiast jeżeli chodzi o ładowanie, w momencie, w którym podłączymy do ładowania, mamy dostępny tylko i wyłącznie jeden tryb i jest to tryb 1700 lumenów. Niestety, co w pewnym sensie jest wadą tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o czas pracy, to tak jak mówiłem, jest on dłuższy niż deklaruje producent. Natomiast czas ładowania wynosi około 6 godzin i tak rzeczywiście było. Czyli tak jeszcze raz mamy 500 lumenów, moi drodzy, 1500 i 5000 oraz 1700 w wypadku ładowania. Natomiast jeżeli chodzi o... No i oczywiście w trakcie podłączenia on jednocześnie ładuje akumulator i świeci. O tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o barwę światła, to mamy tutaj barwę ciepłą i zimną. Przełączamy drugim przyciskiem pomiędzy barwą ciepłą i zimną, tak jak widzicie. Przełączamy pomiędzy 4000K a 7000K, więc naprawdę spoko. Ciekawą sprawą jest jeszcze to, że w tych naszych uchwytach, które tutaj mamy, mamy magnesy z jednej i z drugiej strony, zaraz obok uchwytu umożliwiającego nam, że tak powiem, przestawianie lampy. I te magnesy służą do tego, że one dodatkowo spajają ze sobą w trakcie transportu obydwie połówki naszej lampy, więc to też jest naprawdę fajnie i rozsądnie przemyślane. Dla osób, którym to nie przeszkadza, oczywiście nasz przewód można nawinąć tutaj na ten uchwyt, który widzimy, ale no, tak jak mówię, no my akurat w tym wypadku tego nie stosujemy. Jeszcze ładowanie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę po prostu na końcówkę do ładowania, ponieważ jest ona dość nietypowa. Podzielona jest na pół i wyposażona jest w takie, powiedzmy, niebieskie tudzież fioletowe zabezpieczenie, które jest na sprężynce. Trzeba po prostu spojrzeć, jak nasza końcówka powinna być włożona. Wciskamy i w tym wypadku nie ma prawa nam ten przewód wypaść, nie wiadomo na jakiej wysokości, bo on nie wisiał. Natomiast jeżeli chcemy odbezpieczyć, to musimy ten nasz fioletowy element po prostu przekręcić i ściągnąć w dół. Jeżeli chodzi o oświecenie na 1700 lumenów, no to nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy 1500, więc to sobie darujemy. Natomiast ja rozstawię lampę około 2 metrów od ściany i pokażę Wam we wszystkich trybach, jak wygląda świecenie. No i moi drodzy, stała się ciemność, uruchamiamy naszą lampę, tryb pierwszy 10%. Jak widzicie, to świecenie jest naprawdę dość szerokie, jesteśmy około 2 metrów od ściany. Światło na wysokości około 1,75 m, czyli nie rozstawiałem na maksa, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. 10%, czyli 500 lumenów. Ok, złapało ostrość. W tym momencie mamy 30%, czyli 1500 lumenów. Tylko nieco jaśniej będzie w momencie, w którym podłączymy się pod przewód, bo tam będziemy mieli 1700 lumenów. I tak jak mówiłem, po dłuższym nieużywaniu mamy w ten sposób, że ta lampa nam się wyłącza po pojedynczym naciśnięciu. I tryb pełnego świecenia, czyli w tym wypadku 5000 lumenów. Jak widzicie, światło jest szerokie, bardzo szczegółowe. Nawet w tym trybie 10% naprawdę bardzo dużo da się tutaj zobaczyć i naprawdę da się spokojnie przy tym coś zrobić. No ale no to było w tej chwili światło zimne, przechodzimy do światła ciepłego, czyli mamy ciepłe na 10%. Tu już ta atmosfera jest taka dość przyjemna i dla mnie trochę bardziej piknikowa, ale no też trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie prace fajnie się wykonuje przy ostrym, zimnym świetle. Tryb 30%, no i tu już jest tak naprawdę fajnie. I tryb 100%, czyli 5000 lumenów w ciepłym, daje to spokojnie radę. Jesteśmy, tak jak mówię, około 2 metrów od ściany, lampy są w pełni sterowalne. Przełączamy się pomiędzy trybami, jak mamy ochotę, niezależnie od tego, na której jesteśmy akurat pozycji i ile jest to światła. Możemy sobie dostosować w dowolnym momencie do tego, co chcemy zrobić. Moi drodzy, bardzo fajna i bardzo uczciwie wykonana lampa. Warta tak naprawdę każdej złotówki. Tryb świecenia, te 1700 lumenów, zaraz niektórzy powiedzą, mało.
ile jest na rynku dostępnych halogenów i ile lat korzystaliście z halogenów mniej więcej w tym przedziale, jeżeli chodzi o ilość lumenów. Praktycznie nie wykorzystujemy je w trybie ładowania, aczkolwiek zdarza się, że musimy po prostu podłączyć pod przewód i pracować na przewodzie. Staramy się raczej tego unikać, odpalania agregatu w lesie, a że zakłóca ciszę i wcale nie uprzyjemnia pracy, stąd stwierdziliśmy, że właśnie dlatego idziemy przede wszystkim w te wersje akumulatorowe, zwłaszcza, że no one testowane przez rok sprawdzają się naprawdę fajnie. Według mnie rozwiązanie bardzo fajne, warte polecenia, warte każdej złotówki. Ja za to rozwiązanie zapłaciłem 558 zł, zamawiając na Allegro. Dzisiaj patrzyłem ceny z Allegro. Da się wyrwać nieco taniej, natomiast naprawdę nieco, chyba 538 zł to była najtańsza oferta, jaką znalazłem. Ale warte jest to każdej złotówki. Fajne źródło światła, możliwość regulacji barwy, te tryby świecenia, czas pracy na akumulatorze. Naprawdę, moi drodzy, robi to robotę, zarówno przy pracach remontowych, przy pracach na zewnątrz, takie jak my wykonujemy właśnie, czy tam przy wydobyciu, czy przy innych historiach, czy nawet przy naprawie samochodu, bo zdarzyło nam się, że niestety auto się rozpadło i musieliśmy na szybkości je zrobić, żeby mieć jak wrócić z terenu. Sprawdza się to bardzo fajnie. Stąd pomysł na trzecią taką lampę. Prawdopodobnie pojawi się czwarta, ale czy tak będzie, to jeszcze zobaczymy, ze względu na to, że wykorzystujemy dość mocno lampę akumulatorową. Ja to tą taką małą i dzięki temu mamy po prostu pełen komplet. Fajnie się to sprawdza, ja jestem na tak, wykonanie jest spoko, cena jest naprawdę uczciwa i bardzo adekwatna do jakości. Jeżeli chodzi o możliwości, no to widzieliście, jak to wygląda. Myślę, że dłużej po prostu nie ma co przedłużać. Czekam na waszą opinię, zastanawiam się, co wy o tym myślicie. Do jakich prac jeszcze byście ją polecili, do czego byście wykorzystali? Kto z was zna to rozwiązanie? A ja na dzisiaj kończę, pozdrawiam was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!